Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Swedaka Świątek i witam was w kolejnym odcinku z Eurotracka. Tylko że teraz jest problem, ponieważ miałem pytania dla was przygotowane. Czekajcie, uno momento, bo miałem pytania przygotowane na telefonie, wszystko pięknie. A oczywiście rzuciłem telefon, bo po co mi telefon, nie? Przy nagrywaniu zaraz będzie tylko pipką. No. W każdym bądź razie, tak jak mówię, mam dla was pytania, znaczy od was pytania z poprzedniego filmu. Już sobie odpalam. Biorę sobie tło. Czekajcie, wezmę sobie nawet tak. O, zrobię. O! O, ideolo. Ideolo. Oczywiście jeszcze katar, ale to pomijamy. O! Jest gitara. Ja sobie sprawdzam, czy wszystko dobra. I możemy teraz jechać. Tak więc, tak jak powiedziałem, witam was w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator na single player. I sprawdźmy, co tutaj będzie się działo. No, generalnie, jeśli chodzi o trasę, jedziemy dzisiaj sobie z Gorzowa do Odense, do Danii. Jeśli dobrze kojarzę. Dlaczego lecimy sobie do Danii teraz? Dlaczego nie lecimy dalej po Polsce? Ponieważ większość miast w Polsce już mam odkrytych. Zostało mi Krosno, do którego praktycznie żadnych tras nie ma. Zostało mi Opole, do którego miałem jedną trasę, ale ją anulowałem. Nie wiem dlaczego. Już ją wybrałem oczywiście, ale ją anulowałem. Nie wiem dlaczego, ale ją anulowałem. Oraz zostało nam jeszcze te Skierniewice, czy coś tam mieli. Ale po prostu tam dalej nie mogę wjechać, bo dalej żadnej łatki nie było, przynajmniej ja nie widziałem, żebym mógł pobrać. Dlatego też tam nie jadę. Tak więc po prostu lecimy sobie po raz pierwszy dzisiaj poza granicę. Lecimy sobie w stronę najpierw Świnoujścia, żeby oczywiście tam wjechać na prom i na promem sobie polecieć już na tereny Danii. Tak więc tak oczywiście zrobimy, jeśli nam każą, to oczywiście tamtędy pojedziemy, no inaczej raczej mijałoby się to z celem, bo mniejsza, w każdym bądź razie. No, zaczynając od co do pytań, ponieważ tych pytań troszkę się pojawiło, w każdym bądź razie, jeśli chcecie oczywiście coś się mnie zapytać, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, coś was, jakieś pytanie was nurtuje, mogę znać na nie odpowiedź, nie wiem, coś dotyczącego mnie, może gry nawet, to oczywiście polecam napisać komentarz pod tym filmem, zostawić go, ja sobie przejrzę później te komentarze, na pewno najciekawsze wybiorę. A teraz czytając komentarze z poprzedniego filmu, no to pierwsze pytanie było, jak oceniasz sprzęt Rockata i dlaczego? Domyślam się, że chodzi, zadałeś Kacprze Juszczyku to pytanie, ponieważ mam myszkę Rockata, nie wiem czy będziecie widzieli, w każdym razie mam myszkę i klawiaturę Rockata, ponieważ kiedyś na kanale głównym mieliśmy z nimi współpracę i po prostu dostaliśmy od nich sprzęt. Miałem również słuchawki, niestety słuchawki mi się troszkę popsuły, mianowicie po prostu kable mi się potegowały, muszę je zlutować, a nie mam lutownicy takiej małej, żeby to móc wykonać samemu, więc musiałbym po prostu to komuś zlecić, a za bardzo nie mam komu, sorry kolego, bo bym ci wjechał. No, więc tak to wygląda. No i po prostu muszę poczekać. Jak oceniam w ogóle sprzęt? Naprawdę porządny. Nie wiem, nie miałem żadnych innych firm, które tworzą sprzęt gamingowy, sprzętu. Dlatego nie mogę ich porównać z niczym innym. O Boże, jeszcze mi coś do oka wleciało. Nie, jak źle. No, w każdym razie nie mogę porównać z żadnej innej firmy, ponieważ sprzętu od żadnej innej firmy nie miałem. Ale ja ten sprzęt mam już około 3 lat, myślę. I powiem wam, że się spisuje naprawdę dobrze. No, pomijając podkładkę, bo też mam od nich podkładkę Rockat Hero, to no, która się po prostu rozwarstwia, tak? No, bo jest generalnie sama podkładka to jest na dole taki grubszy materiał, jakiś taka gąbka jak gdyby, czy coś w tym stylu, takie niebieskie. I na wierzchu jest taka jak gdyby szara, czarna kiwie, taka, nie wiem, nalepka, tak to nazwijmy, nalepka jakby to powiedział ten Kickster. No. W każdym razie jest coś takiego, no i to się po prostu zaczyna odklejać, ale to przyklei się kropelką i będzie gitara. O, będzie stacja, bardzo dobrze, że będzie stacja, bo musimy na stację zajechać.
No, więc oceniam sprzęt bardzo dobrze, ale porównać do czegoś nie mogę, ponieważ, dlaczego? Ponieważ nic innego nie miałem, A jeśli chodzi o to, jaki sprzęt dokładnie posiadam, to posiadam taką klawiaturę Rockcat ISQ FX, myszkę Rockcat Cone XTD, słuchawki Rockcat, zaraz wam nawet powiem, jak będzie mi się tankowało, to sobie spojrzę, Rockcat Cave XTD, to są słuchawki, no i podkładka, no to jest Rockcat Hero. Tak przynajmniej pisze. Na pewno sobie znajdziecie, wpiszcie sobie w internet, będziecie mogli znaleźć sprzęt. Ja ten sprzęt, który właśnie wam wymieniłem, który ja posiadam, polecam jak najbardziej. Dlatego też go wymieniłem, tak? Dlatego powiedziałem wam, co posiadam. Dobra, kolejne pytanie, panie, panowie. Czy mógłbyś podać swoje podzespoły komputera? To jest jedno z tych pytań, na które odpowiedzieć mogę jednym słowem. Hitbox. Panie, panowie, jeśli wiecie, od jakiegoś czasu już streamuję sobie i na Hitboxie są pod playerem, czyli jeśli wejdziecie, klikniecie sobie w opisie w link, który przynosi was do Hitboxa, zostaniecie przeniesieni właśnie na Hitboxa, a pod playerem, czyli pod tym okienkiem, gdzie tam będzie, że jestem teraz offline, coś tam zajrzę i tak dalej. Ewentualnie jeśli będę miał live'a, no to po prostu podczas live'a to tam będzie wyświetlony live, będę tam sobie grał. No, w każdym bądź razie pod tym takim właśnie okienkiem, pod tym playerem jest cały opis. Jest tam odnośnik do informacji o mnie, do regulaminu, do FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań, do podzespołów właśnie między innymi, donate'ów i wiele, wiele innych różnych rzeczy, dlaczego też zapraszam was tam. Tam macie wszystko pokazane. Generalnie zapraszam was oczywiście na Hitboxa. Jak wiecie, ja na Hitboxie od jakiegoś czasu sobie streamuję dosyć często. Teraz, kiedy mnie nie ma, niestety oczywiście streamował nie będę. Ale jak tylko wrócę od babci, generalnie z wakacji, to oczywiście streamować na nowo po prostu zacznę. Dlatego zapraszam was na Hitboxa, zostawcie followa. Jeśli nie wiecie, jak zostawić followa, to jest to inaczej obserwacja, jest to takie niebieskie serduszko, wystarczy się zarejestrować i w ten sposób po prostu będziecie mnie śledzili. A co wam daje śledzenie mnie? Daje wam to, że po prostu będziecie mogli, będziecie dostawali powiadomienia, jeśli tylko rozpocznę jakąś transmisję na żywo. Polecam, bo naprawdę fajne rzeczy się dzieją na live'ach. Tym bardziej, że na live'ach mam zamiar robić o wiele więcej gier, aniżeli na YouTubie po prostu, tak? Bo na YouTubie będą jakieś tam konkretne, a tych, których nie będzie na YouTubie, ewentualnie jakieś takie rzeczy poza odcinkowe będę właśnie w tych live'ach robił, więc dlatego też zapraszam was tam. Myślałem, że ktoś napisał, miał nick w niku Świadków, coś takiego, bo ma nick Masakrator Światów. Już myślałem, że tam Świadków jest, lol. Dobra, co sądzę o nowej aplikacji CSGO? Zapytał się Dawid Tomalik. Co ja sądzę? Z jednej strony jest to fajna opcja, ponieważ no ludzie jako tako zaczęli w końcu wychodzić z domów, wiele ludzi zaczęło po prostu wychodzić z domów, tak dalej, ale też to, bo wiadomo, ma swoje minusy, chociażby to, że ludzie podczas prowadzenia pojazdów zaczynają z tego korzystać. Co oczywiście może z czasem, może nie tyle teraz już właśnie mówię, ale z czasem może doprowadzić do wielu różnych wypadków, dlatego no, jeśli ktoś używa tego z głową, to jak najbardziej polecam coś takiego, po prostu powinno być, że tak powiem, weryfikacja idiotów. Jeśli ktoś, jakiś idiota ma zamiar robić to za kierownicą, to po prostu nie dawać mu możliwości w ogóle grania w takie coś, to oczywiście jest niemożliwe. Ale sam zresztą widziałem filmik na YouTubie, jak ziomek jechał samochodem, była trójka policjantów, to było w ogóle nagranie właśnie z jakiejś kamery policjanta, bo oni tam w Ameryce mają swoje kamery przy mundurach. No, więc generalnie stali sobie we trójkę, rozmawiali i nagle ktoś wjechał im w radiowóz, jak się okazało, ziomek grał w Pokémony. Tak więc pozdrawiam, polecam, ale tylko i wyłącznie jeśli po prostu wiecie, że nie będziecie stwarzali grając w to zagrożenia dla innych, chociażby tym, że właśnie nie będziecie patrzyli się na drogę, tak?
Dobra, możemy pojechać. Okej, jesteśmy już prawie na miejscu. Kolejne pytanie też dotyczy live'ów. Kiedy są live'y? Panie, panowie, live'y są, jeśli je zapowiem. Jeśli wrócę z wakacji, będę się starał robić live'y codziennie, ale nie obiecuję, dlatego po prostu zapraszam was na Facebooka. Ustawcie sobie tam taką fajną opcję, gdzie po prostu moje posty będą wyświetlane dla was jako pierwsze, na samej górze. Jeśli tylko odpalicie Facebooka, to po prostu zobaczycie pierwsze co to moje posty. Boże, jedź ta. O Boże, tam korek się prawie że zrobił. O, puszczają mnie. No, puściłeś mnie, buraku, gdzie lecisz? No, więc po prostu zapraszam was na Facebooka, tak samo na YouTube'a, jeśli wejdziecie na mój kanał, tam gdzie macie subskrybuj, to będziecie taka zębatka, kliknijcie tą zębatkę i tam wtedy będziecie mogli po prostu sobie właśnie wybrać coś takiego jak... A, odkryte miasto Świnoujście, czyli w Świnoujście też nie byliśmy, to dobrze w sumie. No, więc tam będziecie po prostu mogli sobie zaznaczyć coś takiego, że chcecie otrzymywać powiadomienia zawsze, ponieważ YouTube no, nie zawsze was informuje o tym, że nowy film jest, a tak będziecie dostawali informacje zawsze i też właśnie zawsze będziecie wtedy wiedzieli o live, ponieważ live zazwyczaj są również reklamowane, czy też po prostu zapowiadane na YouTubie, ale mówię głównie Facebook i... No i Facebook, tak? I wystarczy również zafollowować, zaznaczyć sobie tam powiadomienia na hitboxie. Jak zaznaczyć powiadomienia, kliknąć jeszcze raz to niebieskie serduszko, jak już raz kliknęliście i tam będziecie mogli zaznaczyć opcję otrzymuj powiadomienia na e-mail, coś tam, jak tylko użytkownik rozpocznie transmisję live. Coś takiego, więc polecam. Kolejne pytanie, czy będzie... A, nie daliśmy wsiąść. Czy będzie GTA 5? Postaram się, ale nie obiecuję. Dlaczego? Ponieważ no, mój komputer nie jest najwyższych lotów, tak to nazwijmy. Dlatego też po prostu z tego względu nie jestem w stanie wam obiecać, że jakiekolwiek odcinki wyjdą. Będę się starał, ale nie mogę wam tego obiecać. Nie mogę wam tego obiecać, bo po prostu mogłoby wyjść tak, że nagle by tych odcinków jednak nie było, wy byście byli załamani, smutni i w ogóle, dlatego też po prostu może będzie, ale nie obiecuję. Tak więc tak to wygląda. Czy będę nagrywał LS-y na ten kanał? Panie, panowie, jeśli chodzi o tą kwestię, ta kwestia pojawia się również bardzo często na live'ach, dlatego prosiłbym was o wysłuchanie. Jak wiecie, LS-y nagrywamy na kanał główny. Zaczęliśmy LS-y nagrywać wspólnie, razem z Cytrusem, dlatego też, biorąc pod uwagę to, że kiedyś może... Aha, to jest teoretycznie dwupasmowy czy jednopasmowy te rondo, bo ja nie wiem. Biorąc pod uwagę to, że kiedyś może się stać tak, że ktoś swój kanał otworzy, czy coś takiego, czy nawet to, że ktoś będzie chciał samemu nagrać LS-a na kanał, taką niepisaną umowę sobie złożyliśmy, że po prostu LS-a nagrywamy. Tak. LS-a nagrywamy wspólnie. Dlaczego? No ponieważ właśnie wspólnie się na tym wybiliśmy, wspólnie w tym spędziliśmy sporo czasu, dlatego też po prostu sami osobno nie nagrywamy. Jeśli skończylibyśmy nagrywać na kanale głównym, byłoby to 100% pewne i tak dalej, że już nie będzie. Okej, z chęcią ponagrywałbym, bo wiadomo, szkoda fajnej gry i tak dalej. Sam z chęcią w nią gram, więc po prostu szkoda było mi się od niej odciąć. Ale jako iż nagrywamy na kanał główny, jako iż to wszystko w miarę wygląda, no ostatnimi czasy niestety znowu jest postój, ale to już pomijam, no to po prostu ja jako dobry człowiek, że tak powiem, no po prostu tej zasady naszej niepisanej się trzymam, tak, i po prostu nie zamierzam zaczynać nagrywać LS-a na ten kanał. Mówię, nie mówię, że nigdy nie będzie jako tako, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Nie zapowiada się na to, żeby po prostu ten LS na tym kanale był. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o tą kwestię. No, mam nadzieję, że zrozumiecie, tak? No bo tak jak mówię, myśmy mieli jako taką właśnie sobie swoją niepisaną umowę, że po prostu czegoś takiego nie robimy, że nagrywamy, jak nagrywamy LS, to nagrywamy go razem. Dlatego też po prostu
Dlatego też po prostu się tego trzymam. No i proszę was, uszanujcie to, a nie marudźcie później, że dlaczego nie ma tutaj na tym kanale LS-a. Dobra, ile nam zostało? 170 km do celu. Bardzo dobrze, zaraz będziemy praktycznie, że u celu. Tu jeszcze brameczki są, ale tutaj brameczki są fajne, ponieważ można przez nie przejechać bez większego zatrzymywania się. Troszkę prędkość, wiadomo, trzeba zmniejszyć, ale nawet nie trzeba zmniejszać prędkości. To gitara, panie, panowie. Lecimy jak chcemy. Dobra, wjeżdżamy, nikogo nie ma. Okej, wjechaliśmy tutaj, bo oczywiście od razu wyprzedzamy autobusika. I lecimy tymi wszystkimi mostami, nie mostami. Lecimy zaraz na granicę szwedzko-dańską? Serio? Wydawało mi się, że już... że żadnej granicy nie będziemy przekraczać. A nie, bo teraz chyba w Szwecji jesteśmy. Tak, bośmy polecieli do tego, promem do Szwecji. I teraz willkommen in Dania, Denmark. Jo, to o to chodziło, dobra, to my bad. Ja myślałem, że w ogóle cały czas jesteśmy już w Danii i po prostu polecimy prosto. A tośmy po prostu promem popłynęli do Szwecji. A teraz ze Szwecji o Boże, się rozpędziliśmy do tej setki. No, no, żeśmy poszaleli teraz. Z tą piąteczką, no dobra, niech sam zwalnia, ja nie będę go hamował. Niech on sobie zwolni sam do jakiejś tam prędkości, do tych, uznajmy, 90 około. A ja wtedy po prostu włączę tempomata. Dobra, jest tempomacik. Okej. I lecimy, ruszamy. 130 km przed nami. Jesteśmy już na terenie Danii, dlatego też jest gitara. Tylko że teraz chyba jeszcze jeden most będzie, jako tako mi się wydaje. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden most będzie. Tutaj jest Kopenhaga, tuż koło nas, czyli stolica oczywiście Danii. Dobra, lecimy, 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 lecimy! Panie i panowie! Bo zaraz tutaj hopy i koleżanki się skończy. Dobra, paliwo oczywiście mamy, ponieważ tankowaliśmy wcześniej. Jest gitara. Dobra, kolejne pytanie jakieś. Dlaczego interesujesz się ciężarówkami i rolnictwem? Jest to pytanie takie... nie wiem, czy takie sensowne. No ale wybrałem je, żeby wam jako tako spróbować wytłumaczyć. Więc generalnie... jako tako nie jest to moją pasją. Granie w takie gry, wiadomo, symulatory jako tako okej, ale same ciężarówki, samo rolnictwo jako tako no nie jest moją pasją, tak? Nie żyję tylko i wyłącznie tym. Nie interesuję się tym jakoś tak, żebym, nie wiem, po prostu nie spał przez to nocami, dniami i nocami. Ale jest to jakoś tako, jako tako moja pasja w sensie takim wirtualnym, tak? Dlaczego? Ja jako tako miałem bardzo dawno temu, no ale miałem takie podejście do symulatorów, że po co mi takie gry, skoro mogę, że tak powiem, coś takiego robić w przyszłości, tak? No i jak tylko zagrałem pierwszy raz w symulator, no to od razu zmieniłem zdanie, ponieważ naprawdę granie w symulatory inaczej. Właśnie granie w symulatory samemu, tak? Jest to coś, co no, może nie do końca nas kręcić, ale jeśli odpalimy sobie takiego Eurotrucka, Farminga czy inną grę całą ekipą w piątkę, dziesiątkę, nie wiem, ile tam chcecie, to uwierzcie mi, że nie ma praktycznie lepszych gier. Można posiedzieć, na spokojnie pogadać. Uznajmy, macie znajomego, który mieszka od was 300 km. Chcecie na spokojnie pogadać, tak? Okej, możecie gadać tylko i wyłącznie na Skype'ie i po prostu gadać. A odpalicie sobie do tego dodatkowo jakiś symulator typu Eurotruck, typu Farming Simulator. I panie i panowie, po prostu no możecie robić dwie rzeczy naraz, tak? Nie dość, że będziecie się jako tako komunikowali, jeśli chodzi o właśnie... no i kolejny most, czyli dobrze mówiłem. Jeśli chodzi właśnie o... no leć tym głównym po lewej.
bo tutaj ta asterka się bardzo powoli rozpędza, ale już się rozpędziła. Dobra, ja się zwolniłem. No, w każdym bądź razie uwierzcie mi, że będzie wam się o wiele przyjemniej rozmawiało, bo będziecie mogli się komunikować jak gdyby na dwóch płaszczyznach, tak? Chodzi tutaj o to, że będziecie mogli rozmawiać na tematy te, które są dla was ważne, czyli te po prostu zwykłe wasze tematy. Kolego, z tyłu, ty mi się nie wpierdzielaj, po prostu nie chcę zwalniać, dlatego na chwilę zjechałem z tego pasa, żeby ta Astra mnie wyprzedziła, no Boże. Ale ta Astra też jakoś tak dziwnie leci. Przyszła na podgórkę, powinna cisnąć, a ta po lewej, co najmniej, jak nie szybciej, a ona się wleczy za autobusem. Ale dobra, poczekajcie chwilę, zaraz polecimy. Generalnie te wiatraki na tej rzece, czy to już nawet na oceanie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, to chyba Bałtyk prędzej. No to Bałtyk prędzej. Mega, fajny pomysł. Wiadomo, nad morzem zawsze jest troszkę większy wiatr, zwłaszcza nad wodą. Więc no na pewno przynosi to zyski, jeśli chodzi o prądy. Dlatego jak najbardziej tutaj Duńczycy, jeśli się nie mylę, to mieli naprawdę fajny pomysł. Dobra. Już prawie, że u celu jesteśmy. No, a powracając do tego tematu, dlaczego się interesuję? Mówię, nie powiedziałbym, że się jakoś interesuję. Jakoś w świecie takim swoim, prywatnym, nie bardzo jakoś do tego przywiązuję uwagę. Wiadomo, coś tam się podpytam, bo po prostu bardziej się tym ciekawie, aniżeli interesuje, bo interesować się dla mnie jest tu już, jest słowem bliskoznacznym co do pasji, tak? Czyli, że po prostu, nie wiem, pasjonuję się tym, Boże, uwielbiam to i tak dalej, dociekuję dlaczego tak, a nie inaczej, pilnuję cały czas, patrzę, czy coś się dzieje z tym i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja po prostu się interesuję w takim sensie, że jestem ciekawy, po prostu z czystej ciekawości wiele rzeczy chcę się dowiedzieć. Ale jak gdyby nie kolekcjonuję takich właśnie informacji na temat czy ciągników, czy właśnie trackerki, tak? Ale nie powiem, że jeśli miałbym okazję, to kto wie, może bym się kiedyś tam coś tam załapał, że powiem, do jakiejś fajnej robótki. Ale no nie wiem, no to wszystko przyniesie przyszłość, tak? Jeśli będę kiedyś pracował, to z całą pewnością będzie to moją pasją. Jako tracker oczywiście mówię. Bo rolnik to raczej nie będę miał okazji. Aczkolwiek zawsze mogę pomagać dziadkowi. Tej roli troszkę tam ma, więc zawsze jako tako i tak pomagać na roli pomagam. Przynajmniej tyle, ile się da, tyle, ile no jestem w stanie, tak to nazwijmy, no bo jednak nie zawsze jestem u dziadków, tak? Dobra, jesteśmy na miejscu. Panie, panowie, jesteśmy w Odenzy, jeśli dobrze kojarzę, tak? Tak, Odenzę. No i co? I gitara. Przeleciał nam ten odcineczek dosyć szybciutko. Bardzo fajnie, elegancko. Leć tym autobusikiem. Leć. Ja się za ciebie wtrindolę. No i jest gitara. Pierwsza trasa poza granicy naszego kraju zrobiona. Bardzo ładnie. Wybraliśmy się w sumie może nie tyle daleko, ale odważnie, ponieważ nie wybraliśmy żadnego sąsiadującego kraju, a wybraliśmy kraj, który troszkę no jednak od nas leży. Tak, dlatego, że piłem, dlatego tak późno skręciłem. Ale to mniejsza. Oczywiście normalnie w samochodzie to picie mniejsze zagrożenie stwarza, no bo można... Nogama mi się obsługuje pedały. Pedała. Chyba tak o powinienem powiedzieć. Pedały. Albo pedała, liczba mnoga. Jeśli chodzi o te pedały w samochodach. Będzie pedały czy pedała? Te pedała czy te pedały? Pedała chyba. Mi się wydaje, że pedała będę. Dobra. W każdym bądź razie jest to dosyć mało istotna rzecz. I tak jak mówię, no po prostu można sobie tam nogami operować te rzeczy, a rękoma po prostu jedną ręką kierownicę, tak? A drugą można przychylić butelkę i się napić. Dlatego też, no mówię, w normalnym
realnym życiu jest to o wiele mniejsze zagrożenie. Sklep wyciągnięty z Eurotraka. Hehe. Tylko teraz tak o. Jak mam się tutaj złamać? Złamie się? Woluju, nie wierzę, że się złamałem. Idealnie na... Idealnie, po prostu idealnie. Ale nie, bez kitu. Sklep jest po prostu wyciągnięty z ATS-a, nie? Kropla w krople, tylko że tam było zablokowane po prostu przejazd tam dalej. Nie wiem dlaczego. Ale jest to samo co w ATS-ie. Chyba, że w ATS-ie jest wyciągnięty z ETS-a. Hehe, ze Skandynawii właśnie z dodatku. No, mniejsza, w każdym bądź razie. Tak to jest zrobione, że to jest praktycznie, że to samo. Dobra. Czekajcie, zrobimy tak o. Odbijemy w drugą całkowicie koła. I patrzcie. I będzie parkowanie ideolo. Tak jak mówiłem, ideolo! Po prostu ideolo! No i dobra, kolejny poziom, bardzo fajnie, oczywiście się z tego mega cieszę. Dobierzemy sobie dostawę na czas. Zastosujmy. No i... Panie, panowie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście łapeczki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje. Jeśli chcecie, to dodatkowo w opisie macie reflinki. I tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia.